Patrzcie, jaka piękna ryba. Cześć, witajcie. Dzisiaj za swój cel obrałem złowienie karasia pospolitego, a w zasadzie chcę złowić dwa karasie pospolite, gdyż do nowego stawu wpuściliśmy już 4 sztuki i tak według mnie 6 sztuk daje mi gwarancję, że trafi się para i po prostu wytrze się. No, 4 sztuki to troszeczkę za mało, bym miał tą gwarancję, że znajdzie się w tych 4 sztukach samiec i samica. Równie dobrze mogą się trafić 4 samice. Dlatego postanowiłem, że dołowię jeszcze co najmniej 2 sztuki karasia pospolitego po to, żeby wrzucić do małego stawu. I dzisiaj za nasz cel obrałem karasia pospolitego. Jest godzina troszkę przed 9:00. Słońce wychodzi, robi się ciepło, jest wiosna. Łowiliśmy już tutaj raz i wiem, że karasie pospolite biorą troszeczkę później, dlatego celowo próbujemy łowić dzisiaj troszkę później. No i wprawdzie miałem nie brać karpiówki, ale jako że jest to moje ostatnie wiosenne wędkowanie, no to nie mogę sobie odmówić szansy złowienia karpia ponad 7 kg, albo może jeszcze lepiej. Zatem karpiówkę mimo wszystko zarzucimy i może złowimy też i karpia jakiegoś. Ale naszym głównym i wyłącznym celem są karasie pospolite. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Dzisiaj zmieniłem sobie troszeczkę wędkę na maczówkę, bo kupiłem jeszcze wcześniej maczówkę. Zobaczymy, jak to będzie się łowiło na nią. Oczywiście już łowiłem na nią na kanale mazurskim płoteczki do małego stawu, a dzisiaj wypróbuję ją na tym stawie i podejrzewam, że każda ryba, każda większa ryba to będzie no, już niezły hol, ale co tam. Spróbujemy na tą nową wędkę, pobawimy się tutaj. Zobaczymy, czy karpiki też żerują. 3-4 dni temu wpuszczałem właśnie te małe karpiki, więc zobaczymy, czy w ogóle już żerują, czy po prostu jeszcze nie pojawiają się w łowisku. No i co? I zapraszam do oglądania i mam nadzieję, że pokażą się fajne ryby. Zarzucimy wędki i zanęcimy sobie kukurydzą konserwową. Nie chcę rzucać zbyt grubo po to, żeby w łowisko weszły te mniejsze, drobniejsze ryby. No i będziemy łowić na pinkę. Ostatnio pinka nam się dobrze sprawdzała, zatem dzisiaj tak samo zarzucimy na pinkę. Ewentualnie z czasem będziemy kombinować. Połowimy z godzinę, dwie po zasypaniu kukurydzą. Jeżeli nie będzie pożądanych efektów, zrobię zanętę. Wrzucę do zanęty pinkę i wówczas podejrzewam, że podejdzie więcej drobnej ryby i podejdą również i karasie. Haczyczek malutki, w zasadzie do łowienia płotek, a nie moich olbrzymów na stawie. No ale zobaczymy. Ostatnią rzeczą, jaką bym chciał na tym zestawie, to karp. Mówię o dużym karpiu, a nie o tych malutkich, które wpuszczałem. Łowisko było wczoraj nęcone, ale wczoraj nie łowiłem. Gdyż sprawdzając pogodę, widziałem, że dzisiaj będzie dużo cieplej, więc nastawiłem się na dzisiaj. No i zobaczymy, czy mam rację, że dzisiaj będzie ten lepszy dzień i dzisiaj podejdą te karasie. Z karasiami u mnie na stawie bywa różnie. Czasami można je złowić, czasami można ich złowić nawet dosyć dużo, a czasami ani jednego, więc tak naprawdę to łowienie stoi pod znakiem zapytania.
Znaczy raz rzucam z wiatrem, nie pod wiatr. Zazwyczaj jak łowię tu wiosną, to wieje w twarz i do nagrywania też jest bardzo ciężko. Dobra. Myślę, że rzucimy trochę zanęty, gdyż siedzimy już około pół godziny, nie ma żadnego brania. Zanęcimy z zanętą spinką, no i będziemy czekać. Podejrzewam, że i tak trzeba troszeczkę czasu, zanim ryba wejdzie. A jako, że póki co nic się nie dzieje, myślę, że warto to zrobić. Ostatnie dwie noce były przygruntowe przymrozki, więc woda się ochłodziła, no i co? I teraz trzeba troszkę posiedzieć, zanim dzienne słońce znowu nagrzeje tą wodę i ta ryba ruszy. No i teraz dlatego siedzimy w dzień i czekamy. Podejrzewam, że gdybym przyszedł tu skoro świt, tak jak latem, i łowił z samego rana, w ogóle nie miałbym brań. No, chyba że leszcza. O, mieliśmy pierwsze branie. O, fajnie, dobry znak. Póki co spóźniłem, ale dobry znak, nareszcie mieliśmy pierwsze branie. Chyba jesiodr, bo muruje. O nie, będzie karp, ale jajo, tak mi się wydaje. Ja nie wiem, ale dziwnie walcząca ryba. Nie wiem, bardzo dziwnie ta ryba walczy, ale nie wygląda na mało. Już miałem akcję ze splątaniem zestawów, zatem lepiej może to wyciągnąć. Co to jest? Co to mi wzięło? O, jeden z większych jesiotrów, po prostu podczepiony za bok. Tak pokaleczyły, że nawet nie chcę za bardzo w rękę brać. No jest, jest od konkret. Patrzcie, jaki duży. Ach, uspokój się. Uciekaj, ale wariat. No to widać, jesiotry pierwsze są. No cóż, od czegoś trzeba zacząć. Jesiotr na moje oko około 75 cm. Jak nie widzę, żeby był szczególnie duży, to nawet tego już nie mierzę. Przyznam, że już myślałem, że jakiś karp, nieduży karp, nie wiem, 2-3 kilo, a tu proszę. Jeżeli jesiotr jest trochę większy, jest troszkę podczepiony, no to on już ciężko idzie. Oj, było branie i na tej ręce. No super, zaczyna się coś dziać. Dziwne, że nie docięte. Thank you.
tylko pokazuje, że zanęta zaczyna wabić ryby. Tu na tej lewej wędce mam taki typowy zawodniczy haczyk. Nie wiem, on bodajże 12. Więc jeżeli to był jesioł, gdzieś się tam zaczepił o żyłkę, dlatego go nie zaciąłem, bo ciężej wbić taki mały haczyk. Ale to nie ma znaczenia. W każdym razie już widać, że jakieś ryby się kręcą. Zatem im będzie późniejsza pora dnia, im dłużej ta zanęta będzie tam leżeć, podejrzewam, że coraz więcej będzie brań i może uda nam się złowić nasz cel. Mamy jakąś rybę. No tak. Tak jak mówiłem, to nie ten zestaw. To pierwsze jesiotry. Tak, mamy jesiotra znowu. Było branie. Podejrzewam, że mamy kolejnego, bo znowu jest podobny. Podobna walka. O, odczepił się. No niestety, kilka tych jesiotrów chyba musimy przerzucić, zanim one odpuszczą. Nagle weszł w tą zanętę, jak dziwnie. Jak się nic nie działo, to się nic nie działo, a teraz nagle branie za braniem. O, mam jakąś inną rybę. Patrzcie, mam wzdręgę, jedną z tych, które wpuszczaliśmy. No ale to nie o nią mi chodziło, więc niech ucieka. Popatrzcie, wzdręgi podeszły. Nie wiem, czy karp. Jest po prostu to, czego nie chciałem na tym słabym zestawie, większa ryba. Nie mam pojęcia, czy to jest skarb,
czy podczepiony jesiot, ale jak dla mnie, to chyba nawet bardziej na karpia by wyglądał. Chociaż nie, patrzcie, jest spławik. Podejrzewam, że dużego karpia bym tak nie podciągnął. Tak, mamy jesiota. Jak zwykle podczepiony. Zauważcie, że ten jesiot nawet nie jest taki duży. Jak łatwo się pomylić. Czekaj, tam jest chłopca. O, mamy branie. No i teraz wam zaraz pokażemy karpia. Oczywiście to było tylko kwestią czasu, gdyż zaczyna się ocieplać teraz. Mamy godzinę 10. Ta woda już delikatnie się zaczyna ogrzewać na tych płytszych miejscach. No i po prostu mamy branie karpia i ciągniemy, holujemy karpia. Karp się pokazał tam daleko na środku pod wierzchem. Zadziwiające, że się pokazał pod wierzchem, to może się okazać, że ten karp to jest tak naprawdę amur. Ale nic, na razie go ciągniemy, zobaczymy co będzie. Głową maka. Gdzie on jest po prostu? Zaraz zobaczymy. Nie wiem, przeniesiemy się tam bliżej skrzynki i zobaczymy. Gdzie on nam poszedł? Dla mnie to wygląda jak amur. Nie, jest karp pełnouski. A nie, bez łuski. Nie wiem jak ja patrzałem. Tak, jest to karp bez łuski z naturalnego tarła. Ten, któremu daję po prostu żyć w stawie, którego wypuszczam. Widać, że dla tego karpia nic nie brakuje, patrzcie. Zobaczymy ile waży, ile mierzy. Po tych łuskach po prostu poznaję, że jest to karp z naturalnego tarła. Miałem już z nim styczność, jak był nawet taki i później po prostu w poszczególnych latach, jak on rósł. Cm. Fajna rybka. 5 kg 10 minus 40. Karp ma 4,70. No nawet fajnie. Nawet bliżej 5 niż 4. No i super, patrzcie, jaki fajny. Karpik z tarła z 2016 roku. 4,70, 62 cm. Niech wraca do siebie. Ale fajne, już duże porosły. Ja myślę, że
Ja zrobię sobie teraz krótką przerwę, nie będę zarzucał już wędek. Pójdę sobie, zjem śniadanie, no i później jeszcze wrócę, połowimy ze 2 godzinki. Także ja już po śniadaniu, no i co, i próbujemy dalej łowić, dalej. Będziemy polować na tego karasia. No i albo się uda, albo nie. Posiedzę jeszcze, nie wiem, z dobrą godzinę. Jak się nie uda, to nie, no to najwyżej. To wtedy będę miał nadzieję, że te 4 karasie, które wpuściłem do małego stawu, okażą się któreś spośród nich samcem i samicą. No. Czas pokaże i latem będziemy sprawdzać, czy rzeczywiście tak będzie. Przed pójściem na śniadanie donęciłem zarówno kukurydzą, jak i zanętą. Zatem powiedzmy, że po donęceniu była ta przerwa około pół godziny. No i zobaczymy, czy to coś dało. Ta ryba troszkę inaczej walczy. Mam nadzieję, że to będzie karaś, na którego czekamy. No zobaczymy. Karaś czy lin? Jest, mamy karasia. Patrzcie, na te złoto czekaliśmy dzisiaj. Zobaczcie, jaka piękna ryba. Cel osiągnięty. Grubiutki, nie wiem, on ma 60-70 deko. Idę mu zdjęcie zrobię. Zobaczcie, ten karaś jest rekordem stawu karasia pospolitego na moim stawie. Ma 34 cm i 85 deko. Ale piękny, zobaczcie, gruby. Niewątpliwie jest to tarlak. Nie wiem jeszcze, czy samica, czy samiec. Wrzucę do siatki. Jeżeli złowię ich więcej, to 2 sztuki najmniejsze pójdą do tego małego stawu, a tego po prostu największego karasia z powrotem tutaj wypuszczę. Kurde, niezmiernie się cieszę, że dzisiejszy cel został osiągnięty. Wprawdzie chcę 2 złote karasie, ale już każdy jeden dopuszczony karaś do tamtych sprawi, że jest większa szansa, że trafi się para. Oczywiście jak wrzucę te karasie teraz na wiosnę, one się wytrą całkiem niedługo. Latem, gdy będziemy na tamtym stawie łowić, a zobaczę, że jest już drobny karaś pospolity, po prostu te duże karasie z powrotem tutaj przerzucę, gdyż przez 2-3 lata tamten staw nie będzie w ogóle ogrodzony, więc po prostu wydra będzie mogła do niego zajrzeć. Jeżeli będę miał tylko drobną rybę, to nawet mi nie będzie jej zbytnio szkoda. Już takich karasi to mimo wszystko jest żal, jakby mi kurde wyniosła, no to jem. O tyle co dobrze, że karaś pospolity ma tą tendencję, że on zakopuje się w mule zimą. Zdarzało się, że łowiłem po prostu karasie na wodzie, nie wiem, w stawie, gdzie było, nie wiem, maksymalnie 0,5 metra wody, lód przezroczysty, chodziło się po takim lodzie i po prostu było widać, jak te karasie były zagrzebane w mule, gdzieś tam troszeczkę tego karasia wystawało, robiło się dziury i po prostu ręką się je łapało i łowiło się żółte, pospolite karasie. Zatem zimą on zagrzebuje się w mule, on nie stoi, on jest zagrzebany w mule. To wydra po prostu jak w nocy przychodzi, ona tymi wąsami, wibrysami, ona po prostu czuje ruch ryby i ona goni tą rybę. Jeżeli karaś jest odrętwiały zimą i jest zagrzebany w mule, to w zasadzie jest bezpieczny. O, mamy branie karpia. Chyba nawet nie karp. Thank you.
Popatrzcie, jaki linek na kulkę proteinową. Myślę, że tym linem to w zasadzie zakończymy dzisiejsze łowienie. Piękna sztuka, no pod 1,5 kilo. Teraz mu zdjęcie zrobię, o widać, że jakąś szramkę ma uma. 1,25 kg, 43 cm. Piękna rybka, wypuszczamy. Sobie idzie śliczność. Patrzcie, jak mi brzeg zarasta. Tutaj, tam jak widać zarośnięte. Niedługo amury się aktywują. Podejrzewam, latem przyjedziemy, będzie pusto, będzie czysto, nic tu nie będzie, żadnej trawki. No i cóż, wpuszczamy do nowego stawu, 5. karasia pospolitego. Mam nadzieję, że 5 sztuk będzie wystarczającą ilością, by trafiła się para i że te karasie się wytrą. Patrzcie, mój rekordowy karaś pospolity, 85 deko, 34 cm. Jak go kiedyś tu złowimy, to go z powrotem wypuścimy do dużego stawu. Tymczasem niech sobie żyje, niech się wyciera z tymi innymi karasiami. Ale piękne.